Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie, w nowym vlogu. Na wstępie życzę Wam miłego dnia. Ja właśnie wsiadam do auta, jadę do sklepu. Będą to zakupy na dzisiejszą imprezę, brakujące jeszcze, i będą to możliwe, że jeszcze jakieś dodatki do drobnych prezentów do Polski. No, zobaczymy, co tam będzie w sklepie. Jeszcze odrobinkę mam tylko miejsca w bagażu, ale jakoś tam damy radę. I tak, dziewczyny nie chciały ze mną jechać, więc one zostały w domu. Może i lepiej, szybciej sama załatwię wszystko. Z rana jeszcze nie jest taki upał, a będzie 34 chyba po południu. I co chcę Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj jest taki dzień szczególny, bo ponieważ moi teście są w Anglii nadal, to zaplanowaliśmy dużo wcześniej ze szwagierką rodzinnie, że zrobimy wspólną imprezę. Ta impreza odbędzie się u mojej szwagierki. Tam są też właśnie rodzice. Ona wczoraj miała upiec torta. No ale generalnie plan jest taki, że będzie niespodzianka. Przyjedzie jeszcze jedna rodzinka i wszyscy zrobimy niespodziankę teściowej, ponieważ kończy 60 lat i dostanie od nas właśnie torta. Zamówimy pizzę, jakieś przekąski różne kupujemy. A prezent to będzie bilet na koncert. Napiszę Wam jakiego wykonawcę, na pewno go znacie, słyszeliście, ja też zresztą, ale teraz nie pamiętam jego nazwy. Więc napiszę Wam na ekranie, ten koncert ma się odbyć we wrześniu, chyba w Warszawie, z tego co kojarzę. I od razu bilety dla teściowej i dla teścia, żeby mogli sobie pójść razem. Także mamy nadzieję, że ten prezent się spodoba. No i stwierdziłam, że może jakąś przebitkę nagram, jak będziemy jechać. My też nocujemy tam dzisiaj, bo będziemy późno, jak może wróci po pracy, zanim my tam w ogóle, wiecie, dotrzemy. Dojedziemy, to jest godzina drogi od nas, a jeszcze trzeba się, wiadomo, ogarnąć po pracy i tak dalej. No, ale jestem podekscytowana, na pewno się teściowa ucieszy i wszystko będzie super. Jedyne, co mnie martwi, to to, że pójdziemy dzisiaj bardzo późno spać, a my z dziewczynkami jutro wieczorem lecimy do Polski. Tak, lecimy jutro już do Polski, też się bardzo cieszymy. Nie wiem, czy to będzie kontynuacja tego filmu, raczej tak, bo raczej dzisiaj nie nagram aż tyle, chociaż zobaczymy, jak to się ten dzień, wiecie, potoczy. No, ale tak to wygląda, także witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i odpalam auto. Jest lipa numer jeden, moje auto nie odpaliło, słuchajcie, chyba tak rzadko ostatnio jeżdżę, że nie wiem, padł mi akumulator, nie wiem, jakąś taką lampkę mam z tyłu, która mi się czasami świeci, nie wiem, czy ona mi nie rozładowała akumulatora, także jest mega lipa. Bo nie mogę jechać, już się zaczyna pod górkę, ale się wkurzyłam, słuchajcie. On jeszcze zakręcił, znaczy nie zakręcił, tylko wiecie, podświetliły się wszystkie kontrolki 3 razy, bo rozgrzałam świecę, jak to w dieslu, ale niestety to już nic nie dało i nie odpalił. I teraz tak, mogę iść pieszo do Azdy i spróbować część rzeczy załatwić tam, ale nie chce mi się, słuchajcie, dźwigać tego. Chyba nie pozostaje nic innego mi w tej chwili, jak poczekać, aż mąż wróci z pracy i załatwić to wszystko po drodze. Niestety, no, tak to wygląda. Auto mnie odpaliło. W takiej, wiecie, jak macie dużo rzeczy do załatwienia, to lipa. Hejka moi drodzy, powiem Wam, że umalowałam się i postanowiłam, oprócz tego, że wiedziałam, że muszę umyć, słuchajcie, głowę, to postanowiłam, że jeszcze raz biorę prysznic. Bo po prostu jest tak ciepło, tak ciepło. Mam nadzieję, że jak polecę jutro do Polski, to nie będzie tak gorąco. Chociaż jak patrzyłam na pogodę, to zaczynają się upały w Polsce teraz. Także ja się nie mogę schować przed tymi upałami w tym roku. No, ale rzuciłam się tutaj chwilę, bo powiem Wam, że nawet nie da się wysuszyć głowy i niech sobie schnie samoistnie. Chyba sobie zrobię kucyka, może sobie tylko podkręcę kucyka, żeby to jakoś, wiecie, wyglądało sensowniej. Ale nie dam rady naprawdę wysuszyć głowy, jest za gorąco. My wczoraj w ogóle z Arturem przenieśliśmy tutaj na górę wiatrak, żeby trochę było, wiecie, lepiej. No i czy to coś dało? W sumie dało trochę. No, w sumie trochę dało, powiem Wam. Dobra, czekam już tylko na Artura, chłodzę szampana na imprezę. Jeszcze musimy zjechać do sklepu, to on i tak ten szampan będzie ciepły. Ale pomyślałam, że jak go schłodzę, to później szybciej będzie można go, wiecie, jeszcze raz wrzucić i schłodzić, a nie tak, jakby był taki ciepły z szafki. A naprawdę powiem Wam, żeby był mega, mega gorący. No i pakuję się na dzisiejszą nockę. Wziąłam tylko piżamę, kosmetyków trochę. Jadę w końcu w wygodnej sukience. Miałam, słuchajcie, jechać. Miałam jechać jakoś tak fajnie ubrana, ale jest tak gorąco, że stwierdziłam, że zakładam taką luźną o kiecunie, byleby mi było wygodnie. I widzę właśnie przez okno, że przyjechał dzióbek, także zbieramy się.
Mamy jeszcze chyba pół godziny, a jeszcze musimy wejść do sklepu. Także będziemy gdzieś na 19:20. No i mamy nadzieję, że będzie fajna zabawa. I widzę, że jest dosyć ciasno na autostradzie. No ale to piątek, to zazwyczaj tak jest, słuchajcie. Dobra, ja do Was nie mówię, bo muszę się skupić na jeździe, mimo że nie prowadzę. Ciasno, ciasno, korki. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Nas jeszcze raz, niech żyje. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w ogóle w nowym vlogu i dzisiaj jest vlog z wyjazdu do Polski. Lecimy za, nie wiem, za parę godzin, słuchajcie, musimy jechać wcześniej, do 3 godzin wcześniej musimy być na lotnisku, ale będziemy tak ze 2,5 godziny wcześniej, bo 3 godziny, no to wydaje mi się jednak trochę przesadnie. Ja sobie robię maseczkę, jak widzicie zresztą, ogórkową, słuchajcie. Upał jest dzisiaj tragiczny i niemiłosierny. Powiem Wam, że strasznie miałam jechać w czymś innym, ale jadę totalnie wygodnie, na sportowo. Jeszcze pakuję ostatnie rzeczy, jeszcze muszę... Co, Matysia? Jak tam? Dobrze. Pakujemy ostatnie rzeczy, kosmetyki, jakieś takie, no, różne, nie? Dodatki, leki i tak dalej. A powiedz mi, czy się cieszysz, że lecisz do Polski? Tak, że tak. Będziemy w nocy, mam nadzieję, że nie będzie opóźniony lot, bo dużo jest lotów ostatnio opóźnionych. No i w sumie mamy ciężką noc za sobą. Powiem Wam, że nie wyspałam się strasznie. Byliśmy na imprezie z poprzedniego vloga, wiecie, albo to jest kontynuacja, już nie pamiętam. I na imprezie była 60 mojej teściowej i słuchajcie, poszaleliśmy, posiedzieliśmy do 3:10. Także poszliśmy... Jakby to, tak jakby 4:00. Tak, dzieci do 4:00, my do 3:10 i powiem Wam, że spałam ze 3 godziny. Także odczuwam to i no. I tak, no ale jeszcze musieliśmy dzisiaj, słuchajcie, wrócić do domu, czyli godzina drogi ponad. Były korki, jechaliśmy 1,5 godziny na autostradzie, także mieliśmy z przygodami trochę drogę, nie? Dotarliśmy, jeszcze obiadek zjedliśmy, dlatego wcześniej nie vlogowałam, nie odzywałam się. Wyglądam też źle, bo jestem zaspana. A ja chcę kawę. No, ja też chcę ale kawę. Ale nie mamy mleka. Nie mamy mleka, a chce nam się kawę, więc chyba wypijemy na lotnisku albo w samolocie, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby lot nie był bardzo opóźniony. Opowiem Wam później albo na lotnisku, jaka była jeszcze dzisiaj akcja z odprawą i z Matysi biletu i co żeśmy my przegapili. Ale może to być fajna przestroga dla Was. Ciekawe, ale... czy byście zgadnęli, co to jest. No, możecie zgadywać, o co chodzi z biletem, z odprawą Matyldzi. Kto zgaduje? Robicie pauzę, piszecie, a ja sobie poczytam. Dobra, nie rozwijam się na wstępie, bo już i tak rozmawiam 2,5 minuty. Widzimy się w następnej scenie. Idziemy, dziewczynki. Idziemy jakieś miejsce fajne do siedzenia sobie znaleźć. No, a mogę powiedzieć, jakby byliście entergowane? No, byłyśmy nieźle... Co? Musimy pójść do Starbucksa. Zobaczymy zaraz, gdzie, co i jak. Idziemy.
Jak tam Lila? Nic takiego. Czekamy. Matysia sobie w Starbucksie kupiła kawę. Mrożoną? Bardzo małe są w sumie te zestawy, wiesz? Posiliłyśmy się troszeczkę i powiem wam, moi drodzy, tu mamy Matysię, że dobre było nawet jedzonko. Zjadłyśmy jakieś kanapki, frytki, byłyśmy już głodne. Ja nie miałam kanapki, ja miałam nuggetsy. To prawda, w Burger Kingu sobie siedzimy. I frytki i sos. Mają otworzyć nasze... Nie, o, ma być... I woda. Ma być zimna. Informacja o naszej bramce za kilka minut. No właśnie. A która jest teraz właściwie? O 20 ma być informacja o naszej bramce, więc może się już dowiemy, gdzie mamy iść. I powiem wam, że dużo ludzi jest na lotnisku, ale nie było aż tak dużych kolejek do odprawy. Fakt faktem, że nas nawet nieźle sprawdzali, bo tak jakby w trzech etapach, o, można tak powiedzieć. Coś tam pikało mi przy stajniku, a Matysi przy butach. No, bo ja mam takie duże buty. Kochani, to był pierwszy raz. 4 years. Jakieś years? Lata. Ja nie byłam interagowana. Lila najczęściej jest sprawdzana. A tym razem Lila była sprawdzana jakby dwukrotnie tylko, a my z Matysią trzykrotnie, także powiem wam, że grubo. No i powiem wam, że jest bardzo dużo osób, tak jakby już teraz w sumie nie, ale było bardzo dużo osób w Burger Kingu, ledwo co znalazłyśmy miejsce. No ale cieszymy się, że lecimy do Polski, tylko tak jak wam mówię, ta noc wcześniejsza zerwana odbija się na mnie i ja się czuję teraz zmęczona i niewyspana, no, ale damy radę, mamy motywację, jedziemy w sumie do rodzinki na wakacje, więc lepszej motywacji nie można mieć. I powiem wam, że nie powiem dzisiaj w ogóle kawę, bo rano nie mogłam. Później nie było mleka w domu, także teraz piję kawkę, a Matysia pozwoliła mi dzisiaj, bo u nas 37 stopni pokazywało w samochodzie, zanim wyjechaliśmy na lotnisko. 37 stopni było, słuchajcie, także naprawdę grubo. I chcę wam powiedzieć, że przywiózł nas Artuś, no i żeśmy się pożegnali szybciutko i już my same wyszłyśmy na lotnisko. Lila! I powiem wam, że tak smutno, że Artuś z nami nie leci tym razem, już tęsknię za nim. No, ale niestety nie da się tak zawsze. Ale jak mnie oglądasz, Dziubek, a pewnie oglądasz, to zobacz, co robi twoja córka. Kocham cię i życzę ci też miłego pobytu w domu. No, a w ogóle będziemy lądowały po 12 w nocy i odbierze nas mój szwagier. No i nie jedziemy do babci, tylko jedziemy w inne miejsce nocować, także dzieje się. Mam nadzieję tylko, że wezmę prysznic, jak dojedziemy, bo strasznie, strasznie gorąco. Chodźcie za mną. Nie można pod skrzydłem, Lila. O tam chodzi. No. Hejka, moi drodzy. Właśnie się umiejscowiamy w samolocie. Ale powiem wam, że będziemy opóźnieni chyba z 40-50 minut. No, po prostu było opóźnienie. Dobrze, że już wchodzimy do samolotu. No i niedługo startujemy. Super. Frappuccino, bardzo dobra. Startowałaś już z tego dotyczącego baru i tak dostosowałaś liczbę.
Dziewczyny w Polsce. No. Polska. Mama. Jesteście w Polsce. Idziemy. Mam was. To po nas przyjechał Grzesiu i Daria w środku nocy. Którą mamy w ogóle? Jest po pierwszej? Pół do drugiej w nocy, ja cię. Ładne. Po prostu najnormalniej w świecie kolację ze śniadaniem, bo ja nie wiem. Ej no. Ale piękne kurki. Na śniadanko będą. Cześć Boluś. To nie wiem, czy dziewczynki lubią też z kurkami. I witamy. Pierwszy poranek w Polsce. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jestem u mojej siostry. Przylecieliśmy wczoraj do mojej siostry. I zobaczcie, co dzieciaki mają. Macie tak fajnie. Ale super. Ej, to jest kawał basenu. Ale super macie. A chłodna woda? Ciepła, zimna? Ciepła. Tak? Pokaż. Nie. Ale ja lubię, ja bym chciała zimną, żeby było. Ej, no superowa, że chłodna. Nie mogę. Bo idziemy później na imprezę i będę musiała się kąpać i głowa, a dopiero wzięłam prysznic. Lila. Mam dla was zadanie. Która dłużej pod wodą wytrzyma? No słucham. Ej, no ja to wygram. Która zanurkuje jej dłużej pod wodą, dobra? Na 3-4. No ale 3-4 musi, bo robię wam ten. No, bo Ola jest najmłodsza może. No, poczekajcie, bo odsunę tego kaczora. Co to jest w ogóle za zwierzę? No to jest flamingo. Dobra, przytrzymam i teraz na 3-4. Dobra, powiedzcie, kiedy jesteście gotowe, dziewczyny. Już. 3-4. Ej, no nieźle. Ej. O, Lila pierwsza odpadła. Daria druga. Ola ile w ogóle. Mati trzecia. Ola, wygrałaś. Brawo. Matysia wygrała, że bez tego na nos, a Ola najdłużej. Brawo. Jesteś zwycięzcą. Otrzymujesz w nagrodzie flamingosa. Nie boję. Jesteśmy w Polsce. Zaczynamy nasz polski urlop. Sorry, że wyglądam strasznie, ale poszłyśmy spać znowu po 4 rano. Po 4? 4:19. Mam spuchnięte oczy jeszcze po locie, po poprzedniej nocy opowiadałam wam. I niewyspani i tak dalej. Ale powiem wam, że już się zaczyna maraton, bo dzisiaj idziemy na imprezę i zobaczę całą rodzinkę prawie. Mega się cieszę, a opuchlizna zejdzie. Chodzę z wodą, piję. Nogi też mi trochę spuchły. No ale to też jest tak po locie. Lot był opóźniony, jak wiecie, ale szczęśliwie dotarłyśmy. I też powiem wam, że tu jest cieplutko, ale jest inne powietrze niż w Anglii, bo jest takie bardziej rzeźkie. Możecie złapać taki pełen oddech. A u nas wczoraj w mieście w Anglii było 37 stopni. No, w cieniu oczywiście. No i zobaczcie. Ale czad. A moja sisterka działa w kuchni, bo idziemy na imprezę i robi sałatkę grossa, ale z fetą. Także będzie pyszna. Idę właśnie do niej, zobaczę, czy już zrobiła. Boluś! Zobaczcie, Boleczka. Bolek, jaki jestem piękny. Ale zaraz wam pokażę cudo w ogóle. Dziewczynki wczoraj się popłakały, jak zobaczyły, jakiego zwierzaka tutaj mają dziewczyny. Tutaj groska. On już jest zapakowany, bo się zbieramy na imprezkę. Trzeba włożyć do lodówki. I zobaczcie, jakie tutaj są pyszności. A w ogóle jadłam już, widzieliście te kurki i były przepyszne. Chodź, pokaż się, jaki ty jesteś piękny. Pokaż się. Najpiękniejszy piesiu. Najpiękniejszy. Nie boli. You said the same.